Powiedzmy, że mamy w układzie współrzędnych dwa punkty. 3 minus 4 oraz 6, 1. Narysujmy je może. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest punkt. Nazwijmy go może A. On tu jest co? Minus 4, 3. I punkt B, 6, 1. 3, 4, 5, 6, 1. Tak, tu jest B. Czyli tu jest 6, tu jest 1. I teraz mamy wobec tego odcinek i interesuje nas środek tego odcinka i jego współrzędne. Czyli tu jest środek. No i zastanawiamy się, czy istnieje jakiś prosty sposób, żeby znaleźć współrzędne środka tego odcinka. No więc ja może narysuję jeszcze tutaj tę sytuację w pewnym powiększeniu. Tu mamy A, B. I teraz tak, tutaj można narysować trójkąt prostokątny. Więc ja może narysuję ten trójkąt prostokątny tutaj. I może go tutaj narysuję. No tu mamy trójkąt prostokątny. To może niech ktoś nazwa punkt C. I teraz to jest środek. Powiedzmy punkt D. I teraz ja jeszcze narysuję takie. To są proste, równoległe do osi układów współrzędnych. To niech będzie punkt E, to niech będzie punkt F. No i teraz interesuje nas właściwie współrzędna X punktu D, która jest taka sama jak współrzędna X punktu E. I współrzędna Y punktu D, która jest taka sama jak, czyli interesuje nas XD, które jest tym samym co XE, oraz YD, które jest tym samym co YF. No i chcemy znaleźć te współrzędne. Otóż tak, tu mamy trójkąt prostokątny, ten duży. I teraz, jeżeli popatrzymy na te dwa mniejsze trójkąty, które utworzyliśmy, to to też są trójkąty prostokątne. Prawda? Tutaj mamy kąt prosty i tutaj mamy kąt prosty. No i co możemy powiedzieć? Popatrzmy na ten mniejszy trójkąt. Prawda? To jest kąt, trójkąt prostokątny, który ma taki sam kąt ostry, jak ten trójkąt ACB. Wobec tego trójkąty A, E, D i trójkąt A, C, B są podobne. Wobec tego stosunki odpowiednich boków są takie same. Teraz, ponieważ to ma być środek i przeciwprostokątna w tym trójkącie mniejszym jest połową przeciwprostokątnej w trójkącie większym, to również ta przyprostokątna, która leży przy tym kącie, jest połową tej przyprostokątnej w kącie większym, czyli AE to jest 1 druga, czyli długość odcinka AE to jest 1 druga długości odcinka AC. Wobec tego co dla współrzędnych, czyli współrzędna XE, no jak ją musimy dostać? No musimy tak, wziąć współrzędną X punktu A, czyli 3, i dodać połowę 1 druga długości tego AC. A jaka jest długość AC? No trzeba wziąć współrzędną X punktu C, która jest taka sama jak X punktu B, czyli 6, i odjąć współrzędną X punktu A, czyli 3. Teraz może zapiszę to, czyli to jest tak. Zapiszę to na jednej kresce ułamkowej, czyli to jest 6 plus 6 minus 3 przez 2, czyli to jest 3 plus 6 przez 2. No i 3 plus 6 przez 2 to jest 9 przez 2, czyli 4 i 1 druga. No natomiast YF,
Teraz popatrzymy z kolei na trójkąt DFB. No znowuż, trójkąt DFB jest podobny do tego dużego trójkąta. Wobec tego, ponieważ to DB jest jedna, druga AB, no to podobnie, prawda, to będzie punkt F będzie dokładnie po środku punktów CB. Czyli tak, trzeba wziąć Y współrzędną Y punktu C, czyli minus 4, i dodać do tego połowę długości tego, czyli współrzędną Y punktu B, 1 minus minus 4. No i zapiszę to podobnie tak jak tutaj, czyli to jest minus 8 plus 1 i plus 4 przez 2, czyli to jest minus 4 plus 1 przez 2, czyli minus 3 drugie. Czyli ten środek ma współrzędne minus 3 drugie i 4,5, czyli tak jak nawet się nam tutaj narysowało, tu jest środek, a tu jest w połowie i tu jest w połowie. No widzimy, że w tym przypadku, prawda, czyli ten środek, współrzędna x środka i współrzędna y środka to są średnie arytmetyczne, prawda, czyli xe, że napiszmy x środek, xd, prawda, to jest ten środek, to jest średnia. Może napiszmy już formułę, prawda? To będzie x było xa plus xb przez 2, natomiast yd to było ya plus yb przez 2. No i może jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że tym razem mamy punkty 4 minus 5 oraz minus 6 i 3, czyli raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 5 i minus 6, 3, raz, 2, 3, 4, 5, 6, raz, 2, 3, tutaj. No to jest 3, minus 6, minus 5, No i znowu rysujemy odcinek. I interesuje nas środek. Gdzieś środek nas interesuje. No i podobnie, rysujemy ten trójkąt prostokątny. No i widzimy, że, prawda, rozumując dokładnie tak samo, tym razem mamy, że x środka, no to co, do 4 trzeba dodać minus 6 i podzielić przez 2, czyli to jest minus 2 przez 2, czyli minus 1, a y środka to jest minus 5 plus 3 przez 2, czyli minus 2 przez 2, czyli również minus 1. Zatem środek tego odcinka jest w punkcie minus 1, 1. No i na zakończenie można to taką ogólną formułą, która właściwie się pojawiła już tutaj, ale ja może ją zapiszę jeszcze raz, żeby to jakoś pozostało. Czyli jak mamy odcinek o środku w punkcie A, który ma współrzędne xA, yA i mam punkt B, który ma współrzędne xB, yB, to środek odcinka AB jest w punkcie o współrzędnych, no właśnie, współrzędna x jest średnią arytmetyczną współrzędnych końca odcinka, czyli xA plus xB przez 2, a współrzędna y jest yA plus yB przez 2.